Przygoda, każdej chwili szkoda. Godzina 4.11, 19 czerwca, a my już na autostradowej obwodnicy Krakowa. Gdzie tym razem jedziemy? Jedziemy do Trójmiasta, a konkretnie do Gdyni. Jeżeli chcecie być z nami na tym kilkudniowym wyjeździe, to serdecznie Was zapraszamy. No to lecimy! I po pół godziny zbliżamy się do Olkusza. Jedziemy sobie drogą krajową właśnie do Katowic przez Olkusz, dlatego że nigdzie nam się nie spieszy, podziwiając tutaj piękne okolice Olkusza. I w Katowicach dołączymy sobie do autostrady i potem już cały czas autostradą nad morze. Po godzinie drogi odbiliśmy właśnie na S1. 90 km za nami. Warto rozważyć, czy nie jechać sobie przez Olkusz tak jak my, a nie płacić za autostradę, no bo średnia dosyć dobra, 90. Od Olkusza już jest dwupasmóweczka, więc jedzie się też bardzo fajnie. Teraz S1, potem wjeżdżamy na autostradę i lecimy w stronę Łodzi. Jakieś 5 minut temu wjechaliśmy na autostradę. Autostrada o pięknie brzmiącej nazwie Bursztynowa. No i teraz będziemy zjeżdżać z autostrady za 450 km. Więc no, do przodu, piękna pogoda, niestety wyprzedzające się tiry. Nie wiem, czy kiedykolwiek się tego oduczą, ale no co zrobić. Ważne, że nie pada, szykuje się piękny dzień. Trzeba powiedzieć, że ruch na autostradzie jest ogromny. Jest przed szóstą, jest masa tirów. No i najgorsze jest to, że te tiry notorycznie się wyprzedzają, więc ciężko jest w ogóle utrzymać takie 130-140, bo co chwilę trzeba zwalniać do 90 i wszystko się blokuje. Spodziewałem się, że będzie puściej, ale widzę, że obciążenie tutaj autostrady, jesteśmy teraz dokładnie w Częstochowie, no jest spore. I tu za Częstochową jedzie się już bardzo dobrze, 3 pasy, więc i tiry mogą się wyprzedzać, nie ma zatorów, więc jedzie się bardzo fajnie. Mijamy właśnie Łódź, ruch niesamowicie duży, cały czas się tylko zwiększa. 3 godziny nam zeszło do Łodzi, niecałe, 2.40, i nawigacja pokazuje jeszcze do Gdyni 354 km i 3,5 godziny. Myślę, że aż tak szybko to nie będziemy, bo trzeba zrobić jakiś postój, w końcu wypić jakąś kawkę, coś przekąsić, ale myślę, że koło 12 na spokojnie powinniśmy być w Trójmieście. Niestety skończyła się 3-pasmowa autostrada i skończyło się jechanie. 90, lewy pas, ciągłe wyścigi tirów. I dojeżdżamy właśnie do miejsca, w którym krzyżują się 2 autostrady biegnące przez Polskę. Od południa na północ A1 i ze wschodu na zachód A2. W takim razie wyjechaliśmy z Łodzi, zostało nam 300 km i będziemy nad polskim morzem. Wydaje mi się, że tutaj ruch powinien się już zrobić dużo mniejszy. Tam jednak Śląsk, Łódź, bardzo dużo tirów. I byłoby wszystko ok, gdyby one się nie wyprzedzały. Jak zaczyna się wyprzedzanie, no to zaczyna się robić problem. Ale tu jak widzicie, chwila za Łodzią, dopiero co skrzyżowały się te 2 autostrady i mamy pustą drogę, więc super, można troszkę podgonić. Niestety nie ma przebacz, 5. minutę się wyprzedzają. To powinno być chyba zakazane, bo ja nie wiem. Naprawdę spowalnia to strasznie ruch. I krótki postój na kawusie, chyba największa jaka była, 440 ml, ale zachciało się trochę spać. Jak jest kawusia, to musi być oczywiście ciastusio. Nic, pijemy, jemy i lecimy dalej. Minęła chwila i jesteśmy już w Toruniu. Tutaj będą chyba brameczki na ten ostatni odcinek Toruń-Gdańsk. Zobaczymy, jaka w tym roku będzie cena. Kiedyś to było 30 zł, ale no jest inflacja, więc podejrzewam, że będzie coś drożej. Jesteśmy. Brameczki. Bierzemy bilecik i lecimy dalej. Pobraliśmy bilet. Wjechaliśmy na Toruń Południowy i będziemy zjeżdżali w Rusocinie, czyli przejedziemy sobie
cały odcinek płatnej autostrady Amber One. Zobaczymy, jaka cena. Aktualizacja z trasy. Zbliżamy się do Gdańska. Zostało nam już niecałe 100 km. Droga idzie dosyć fajnie. Niestety zrobił się duży ruch. Znowu trochę wyprzedzania tirów, więc raz 140, raz 90 i tak co chwilę. No ale nic, jesteśmy już blisko, więc jakoś dojedziemy i co najpiękniejsze, 9 rano i już 22,5 stopnia. No, nie mogliśmy sobie chyba wymarzyć lepszej pogody. Mamy nadzieję, że jak dojedziemy nad morze, to będzie taka sama jak teraz, a może i lepsza. I stoimy na brameczkach, będziemy zaraz płacić i cena się nie zmieniła o dziwo, 29,90. Nie jest źle za 150 km, ok. Zapłacone i teraz pokazuje nawigacja 40 km, 42 minuty, widzę, żeby jest jakiś korek, no ale nic, nic nie poradzimy, trzeba jakoś dojechać. Na koniec nam się trafiła taka niespodzianka, stoimy w koreczku, od czasu do czasu podjeżdżamy, ale no średnia jest bardzo słaba. Jedziemy cały czas obwodnicą Trójmiasta, ruch był gigantyczny, tutaj minęliśmy już Gdańsk, Sopot, teraz jesteśmy na wysokości Gdyni, ruch trochę zelżał, za 3 km odbijamy 10 km do celu. Pogoda się trochę zepsuła, ale nadal jest ciepło. 23 stopnie, więc nie ma co narzekać. Wjechaliśmy do Gdyni. Mamy jeszcze, no jest dopiero 11, więc mamy 3 godziny do meldunku w hotelu, więc zostawiamy sobie samochód i idziemy, pochodzimy sobie trochę po Gdyni, no i oczywiście idziemy zobaczyć morze. I udało nam się zostawić samochód na parkingu i idziemy sobie przez Gdynię w stronę morza. Pogoda przepiękna, jak widzicie, ciepluśko, cudo. Wreszcie udało nam się dotrzeć. Jesteśmy, jest piaseczek, morze, zatoka, ale pięknie. Piękna pogoda, cudo. Warto było tych kilka godzin jechać, żeby zobaczyć ten piękny widok. Tutaj jakieś organizowane imprezy. Bary, fajnie. Mimo pięknej pogody, ludzi jakoś bardzo wiele nie ma. No jest poniedziałek, może dlatego, że są w pracy, ale turystów póki co jeszcze nie ma. Nam to oczywiście nie przeszkadza. Czym mniej ludzi, tym ciekawiej i przyjemniej. Tak na szybko kupiliśmy sobie tutaj najbardziej chyba znaną pizzę w Gdyni, gdynianka. Jedliśmy już ją kiedyś. No, mi smakowała Pauli tak średnio, ale trzeba coś szybko przekąsić, jeszcze przed zameldowaniem, więc postanowiliśmy, że wejdzie tak na pół ideolo. Zobaczymy, czy lepsza niż rok temu. Muszę wam powiedzieć, że jak za dwie dychy, taka podstawowa wersja to lipa. Nie wiem, co jest fenomenem tej pizzerii, chyba to, że jest tak długo w Gdyni, ale tutaj Książulo miał rację. Bardzo, bardzo przeciętna sprawa. I udało nam się zameldować, jesteśmy już w pokoiku, teraz króciutkie odświeżenie i wracamy tam, gdzie byliśmy już, czyli na plażę. Posiedzimy sobie troszkę na plaży, trzeba wypić koniecznie po takiej ciężkiej trasie jakieś piwko, no i potem skoczymy na jakąś kolację. Bądźcie z nami. Wyszliśmy sobie na spacerek, nasz hotelik jest położony tutaj w dzielnicy Kamienna Góra i idziemy teraz tutaj na taki taras widokowy, skąd roztacza się piękny widok na Gdynię. Zaraz wam go pokażę. I tak jak mówiłem, zobaczcie sobie, jak pięknie z góry wygląda Gdynia. Port w Gdyni, marina i morze. Coś cudownego. Zieleń trochę ogranicza widoczność. Jest bujna, pięknie zielona, ale nadal wygląda to przepięknie. Kto by pomyślał, że w Gdyni będą takie górki? Mnie też to kiedyś dziwiło, teraz już mnie nie dziwi. Ale co ciekawe, proszę bardzo, stacja górna kolejki, która właśnie z Kamiennej Góry zjeżdża na dół w pobliże
plaży w Gdyni. My dla zdrowia, żeby spalić dzisiejszy obiadek, schodzimy schodami. A tutaj mamy kolejkę, która wjeżdża. Taka trasa trwa 30 sekund, może minutę, ale bardzo ułatwia tutaj życie mieszkańcom Kamiennej Góry. Kto by się spodziewał? Kolejka w Gdyni. Jak widzicie, troszkę schodków jest. Z stacji kolejki już nie widać. A patrząc w drugą stronę, nie widać jeszcze dołu. No więc, jeżeli ktoś chce ćwiczyć formę, to jak najbardziej góra, dół i na olimpiadę. Wylądowaliśmy znowu na plaży. To jest plaża główna chyba, prawda? Tak. W Gdyni. Idziemy teraz przyjąć coś na gardło, jak to się mówi. W marinie też trochę stoi różnego rodzaju łódeczek. Tutaj mamy chyba, to są Witomino dzielnice, Karwiny, Helonia, Redłowo, pewnie na wypożyczenie, ale prywatnych też troszkę jest. Patrzcie, jaka pogoda. Kurczę blade. Powiem szczerze, że sam sobie zazdroszczę. Piękna sprawa. Jak możecie zauważyć, mimo tego, że jest godzina w pół do piątej, poniedziałek, amatorów plażowania nie brakuje. No i woda jeszcze jest w porządku. Nie ma sinic. Sporo osób się kąpie, nie wiem ile woda ma stopni, pewnie 18. Ale amatorzy są, nie ma sinic, więc trzeba korzystać, bo pewnie parę ciepłych dni i niestety to cholerstwo wróci. Trzeba przyznać, że takie piwko na murku po studencku to piękna sprawa. W knajpach to masa ludzi, gadają o głupotach, a tutaj tylko szum mew, szum fal i takie pyszne, zruszone piweczko. Mniam. Jeszcze oczywiście spacerek nabrzeżem, ORP Błyskawica, tam Dar Pomorza, no i Sea Tower Wieżowiec, z prawej, z lewej, smażalnie, sklepy z goframi, restauracje, wszystko co potrzeba jest, aż nadto. Nie będziemy w tym roku powtarzać tego wszystkiego, co macie w odcinkach z Pomorza z tamtego roku, bardziej traktujemy tegoroczny wyjazd do Gdyni jako takie daily vlogi. Mam nadzieję, że wam się też spodobają. I przyszła pora, żeby w końcu zjeść coś porządnego. Przyszliśmy na bardzo dobrą pizzę. Mamy jakiś dzisiaj dzień z pizzą i bardzo dobre piwko. No to zdrówko. Za wyjazd. Ciemne z karmelkowym posmakiem. Jak ono się nazywało? Gościszewo kontur. A moje, nie uwierzycie, truskawkowe. I rzeczywiście, jakbym pił soczek z truskawek. Przyszła i pizza. No i trzeba powiedzieć, że petarda, ukryta oliwka, Gdynia. Polecamy? Super sprawa. Pałaszujemy. Powoli dobiega końca dzisiejszy dzień. Był on świetny, ale też bardzo męczący. Pobudka o 3 rano robi swoje. Mimo wszystko po kolacji wybraliśmy się jeszcze do mariny, zobaczyć zachód słońca, no i zerknąć jeszcze na morze. Dziękujemy wam, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do kolejnych daily vlogów z Trójmiasta. Było nam bardzo miło. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.